A na tych polach wszystko się zaczyna, a tak naprawdę nie wszystko, bo część nasion produkowana jest tutaj, a część nasion produkowana jest w Tanzanii, w Chinach i w Indiach. I te nasionka trafiają później tu, a potem lecą do tych maszyn czyszczących. A tutaj najcenniejsze nasiona są sprawdzane ręcznie. Cześć kochani, cześć gwiazdy, witajcie na kanale Kinga Fortissima. Dzisiaj jest ze mną absolutnie niezwykła dziewczyna, Asia Legutko. Mam to szczęście, że Asia jest moją bliską przyjaciółką. Poznałyśmy się, szybka historia, bo zawsze do wszystkiego musi być szybka historia. Poznałyśmy się na koniach, Asia podobnie jak ja jest koniarą. Ostatnio mieliście przyjemność, mam nadzieję, oglądać vloga z Jutrosina, jak odwiedziłam Asię w jej rodzinnych stronach. Natomiast ten film postanowiłam nagrać, kiedy Asia, jak do niej pojechałam, pokazała mi dokładnie, czym się zajmuje. Ale o tym nie chcę ja mówić, tylko chciałam, żeby o tym opowiedziała Asia. Aśka, czym się zajmuje Twoja firma? Czym Ty się zajmujesz w życiu? Zawodowo zajmuję się tym, że prowadzę firmę, która sprzedaje, produkuje nasiona do ogródków przydomowych. Ale no, ja bym nazwała to swoją pasją już na tym etapie. To nie jest do końca tak, że to jest moja praca. Po prostu ja w tym tkwię już od dziecka, bo nasza firma jest firmą rodzinną. No właśnie. A tu skarbiec firmy. No nie, tu są przechowywane tak zwane nasiona matki, czyli nasiona, które służą do reprodukcji. Najczystsze, najlepsze przechowywane są w chłodni. No właśnie, trochę historii słuchajcie, tak. Bo ja słuchałam z zapartym tkiem. Opowiadaj, tak. Jak to się firmę, zaczęło? Firmę w 1992 roku założył mój tata, który przez lata był hodowcą roślin ozdobnych w takim państwowym zakładzie. No i również oprócz tego prowadził gospodarstwo rolne, w którym produkowaliśmy nasiona dla innej firmy. Mhm. No w pewnym momencie okazało się, że nie jesteśmy w stanie sprzedać tych nasion tej firmie, ponieważ to były lata 90, mm-hmm. był taki czyli kryzys. Czas przemian. Tak, no i czas przemian w Polsce. No i mój tata, osoba niezwykle przedsiębiorcza, postanowił, że i on... I przeurocza. Tak, już i charakterna również. I charakterna, ale ja poznałam tatę od wyłącznie tej najbardziej uroczej strony. Tak, tak. No i postanowił, że on no, nie pozwoli, żeby to wszystko mm-hmm. zostało zmarnowane, bo właściwie powiedziano mu, że może zrobić sobie z tymi nasionami co chce. No i przyszedł pewnego dnia do domu i postanowił, że w dużym pokoju nas wszystkich rozsadził, mnie, mojego brata Adama, mojego brata Jasia i jeszcze moją mamę, że my te nasiona zapakujemy po prostu w małe takie papierowe torebki. No, no i zaczęliśmy w domu, była manufaktura, tata w zasadzie to, co wyprodukowaliśmy wspólnie, rodzinnie, to na pniu sprzedawał gdzieś tam w okolicach, w tych większych miastach, na targowiskach. No i tak z miesiąca na miesiąc ta nasza firma się rozwijała, zamówił w końcu piękne drukowane torebki, to jeszcze wtedy w Wiedniu, w Austrii. Mm-hmm. Jak dzwonił do drukarni, to wtedy jeszcze u nas były dwucyfrowe numery telefonów, więc on zamawiał tą rozmowę. Teraz dotarłyśmy do laboratorium. Tu mamy próbki wzorcowe, tak? Są mm-hmm. wzorcowe wszystkich nasion. A tutaj bardzo precyzyjnie oceniane i weryfikowane są nasionka. A tutaj jest sprawdzane, jak nasionka kiełkują. Tutaj nasiona, które dopiero będą pakowane. I tego jest, słuchajcie, cała hala. Idziemy dalej, pani kierowniczko. Dzisiaj nasza firma w zasadzie no, w najbliższym czasie obchodzi 30-lecie działalności. Jesteśmy no, firmą w pełni rodzinną, z kapitałem tylko naszym prywatnym. Zatrudniamy w zasadzie prawie 400 osób. Mm-hmm. Tak, prawie same kobiety. Bo właśnie to też jest bardzo. No i to mi wyjaśnia. Tak. Ilu jest na 400 pracowników, ilu jest facetów? No, myślę, że 90% załogi to są panie, tak. Mm-hmm. W dużej mierze, w zasadzie szczerze powiem, że my w żaden sposób też nie
nie nastawiamy się rekrutując, czy to, nie wiem, pani musi mieć 30 lat, czy 50, nie ma to znaczenia. Mhm. Po prostu dajemy szansę każdemu i, no, i rzeczywiście widzimy, że panie bardzo się sprawdzają, ale oczywiście tu nie w żaden sposób nie umniejszając panów, bo panowie sprawdzają się u nas po prostu w innych pracach. Jasne. Ale są oczywiście niezbędni, potrzebni, natomiast faktycznie stało się tak, że panie stały się operatorkami maszyn, na stanowiskach dyrektorskich, w jakiś taki naturalny sposób to panie głównie są dyrektorami. Mhm. Ale oczywiście mamy u nas wśród kadry mężczyzn i to są również bardzo dobrzy fachowcy. Jasne. Także nie ma to tak jakby dla nas znaczenia, ale tak się ułożyło. Nie ma znaczenia, ale trochę ma znaczenie. Ale cieszymy się z tego. Ale cieszycie tak. się z tego. Cieszymy się, bo niestety jest taka tendencja ciągle faworyzowania płci męskiej. Zwłaszcza chyba w przemyśle, prawda? Tak. Natomiast no, mój tata akurat jest osobą, która tak, tak szczerze mówi i uważa, że my jesteśmy bardziej zorganizowane, bardziej efektywne, bardziej wydajne niejednokrotnie, mm-hmm. bo my z góry, z natury musimy sobie to życie tak organizować, żeby dać radę z dziećmi, dać radę z obowiązkami, z zakupami, ze wszystkim, co gdzieś tam po drodze musimy też ogarniać, a jeszcze przy, a tym, jeszcze być przy super, tym super w pracy. Dokładnie, tak? A przy tym realizować się zawodowo. Dokładnie. Do naszej historii, no to wszystko jednak opiera się na moim ojcu, który no, jest ikoną w branży ogrodniczej, mm. jest bardzo znanym hodowcą, wyhodował piękne odmiany na przykład dali i w tym roku udało mi się zrobić, namówić go też do tego, żeby zrobić taką piękną kolekcję jego autorstwa i no, jest ona absolutnym hitem. A to nowa kolekcja, którą Asia wymyśliła, bo jej tata, słuchajcie, wyhodował ponad 100 gatunków dali. Sam stworzył. I Asia teraz wymyśliła, że powinna powstać kolekcja doktora inżyniera Wiesława Legutko z kwiatami, sygnowana z kwiatami, które prezes wymyślił. Aśka, super pomysł, super. Zobacz, jak piękny. Patrz tam na to. I w tym sezonie wyszło 30 takich dali sygnowanych. No a pewnie Asia będzie więcej, prawda? Ale obłęd. Ale imiona są z miłości do kwiatów. Bona, Hania, Nina, Paulinka. Sukces na przykład to jest. Ta jest w ogóle moja ulubiona. To jest moja ulubiona. Ognisty ptak. Ognisty ptak, piękna. Obłęd. A ta jaka jest piękna? No tata generalnie no, jest wielbicielem wszelkich roślin. To jest mhm. osoba, która jest chodzącą encyklopedią. On jakby gdzieś jedziemy nawet prywatnie, to po prostu cały czas rzuca łacińskimi nazwami, zna na wylot, w zasadzie no, dla mnie to on po prostu wie wszystko. Ja jestem tak nastawiona. Ale to jest cudne, prawda? I myślę, że nie ma takiej drugiej osoby na świecie. Mhm. Po prostu nie ma. On na pewno będzie na mnie zły, że ja tak mówię, ale no, ja tak uważam, nawet go namawiam, żeby napisał książkę. Ale już tak wracając trochę na te tory nasze firmowe, to właśnie to, jakim on jest człowiekiem i to, w jaki sposób on rozpoczął tą naszą wspólną drogę, spowodowało, że my razem z bratem mhm. również się mocno zaangażowaliśmy, bo we firmie pracuje też mój brat Adam. Jesteśmy podzieleni obowiązkami, każdy ma swój obszar, w którym funkcjonuje. Mhm. Natomiast na pewno jest tak, że tradycja mocno styka się z nowoczesnością i to uważam, jest klucz do sukcesu firm rodzinnych, firm, które muszą też zapewnić sobie sukcesorów, tak żeby, wiesz, ja już dzisiaj na przykład myślę o tym, żeby moja firma przetrwała, żeby było tak, że któryś z moich synów tą pasję, bo to myślę, to naprawdę jest kinga pasja. No ja wiem, Asia, ja wiem, bo obserwowałam Cię, wiecie co, obserwowałam Aśkę tam w firmie. Obserwowałam, jak chodziłyśmy po bardzo eleganckich, przepięknych biurach, obserwowałam, jak chodziłyśmy po tych wielkich magazynach, po halach produkcyjnych i
pierwsza rzecz, która mnie uderzyła, to iskierki i uśmiech w oczach Aśki, a druga rzecz, która mnie absolutnie wbiła w ziemię, to było to, że Aśka zna tam każdego po imieniu. Tak, no my staramy się tak prowadzić nasz interes, żeby nie było to coś takiego bardziej na zasadzie korporacyjnej. Mhm. Bo i bezosobowego. Nie, to Kinga nie jest dobre. Przynajmniej no, my jesteśmy przekonani co do tego. Jesteś codziennie w tej pracy, że nie odpuszczasz sobie, bo jednak wiesz, to jest twój kapitał, to jest twoje dziecko, jakby nie było. I no, będąc, nie wiem, 2-3 dni w pracy albo zarządzając jakoś zdalnie, nie da się tej iskry właśnie mieć i tego sukcesu. My na tę chwilę naprawdę staliśmy się liderem w tej części Europy. Jesteśmy konkurencyjną firmą wśród firm podobnego kalibru na arenie międzynarodowej. Dostarczamy nasiona do 60 krajów na całym świecie. Wygrywamy naprawdę przetargi, konkurując czy w ogóle deklasując firmy zachodnioeuropejskie. Już powoli pozbywamy się kompleksów. My naprawdę nie mamy się czego wstydzić. My Polacy jesteśmy bardzo przedsiębiorczy. Co więcej, myślę, no my kobiety jednak też mamy w sobie taki dar takiej żyłki przedsiębiorczej, takiego też intuicji często. Często intuicji. Tak, często która powoduje, intuicji. Że no po prostu czujemy czy w jaką stronę, czy nie. W jaką stronę tak. iść, a w jaką stronę tak. iść. Ale super. Cebulki kłącza. To tak pięknie wygląda, słuchajcie, że ja czuję się, jakbym nagle zaczynała w sobie odkrywać jakąś pasję ogrodniczą. Matko, we wszystkich kolorach. To jest dalia. I to jest w ogóle kwiatka, który w Polsce się mówi georginia. Georginia. Tak. I to jest nasza produkcja wszystko. I to jest naprawdę porządny materiał, ale to jest w ogóle hodowli mojego taty. On te kwiaty naprawdę wszystkie wymyślił. Tak. Samych dali 100 milionów. No sami zobaczcie, wiosenne westchnienie, kwietna wariactwa, liliowe szaleństwo, subtelny ogród. Asia, powiedz mi, bo to mnie bardzo ciekawi, czy jak byłaś w liceum, kończyłaś studia, to czy było wtedy już dla ciebie oczywiste, że wrócisz do firmy rodzinnej, że będziesz pracowała z tatą, bo przecież no, pierwsze lata twojej kariery to był bank. Tak, ja wtedy miałam okres dużego buntu. Oczywiście, że sprzeciwiłam się ojcu, bo już od razu usłyszałam, ty idziesz na ogrodnictwo, tak ma być, a ja oczywiście nie. Poszłam na ekonomię poznańską, no ale bardzo się cieszę, że tak się w sumie stało, bo to są bardzo dobre studia. No, dzisiaj jest to Uniwersytet Ekonomiczny, ale kiedyś to była Akademia Ekonomiczna w Poznaniu. Ja odebrałam bardzo dobre wykształcenie stamtąd. No, które chyba przekłada się, bo ty jednak się zajmujesz takimi pionami w firmie, które dokładnie mają związek z moim wykształceniem. Tak, ale no, nie minęło parę lat, ja poszłam na to ogrodnictwo, więc faktycznie tu tacie muszę oddać. Co się odlecze, to nie uciekę. Tak, i rzeczywiście usłyszał to ode mnie, że miał rację. Oto magazyn gotowych produktów i jak wysyła się zamówienie, zamówienie przechodzi przez dział sprzedaży, Asia. Dział sprzedaży trafia tutaj i są panie, które mają takie wózeczki albo takie małe koszyczki i cały czas tutaj chodzą i wybierają, a to sałatkę, a to kwiatuszka, a później trafia to tutaj i tą zjeżdżalnią zjeżdża na dół do pakowania w bibułki, wstążeczki, pudełeczka i wszystkie słodkie rzeczy, które sprawiają radość, jak się taką przesyłkę rozpakowuje. Kolejne piętro i tu znajdują się towary przygotowane do wysyłki, takie masowe, czyli to, co idzie do dużych centrów ogrodniczych, do marketów. Słuchajcie, nie wiem jak wy, ale ja uważam, że Aśka ma najfajniejszą pracę na świecie i najpiękniejszą. Całe życie w kwiatach. Całe życie w kwiatach. Ale nie mniej uważam, że też się stało dobrze, że poszłam na tą ekonomię, ponieważ zaraz po studiach, i to też uważam jest dobre dla dzieci, przedsiębiorców rodzinnych, poszłam do pracy w banku i tam no,
był duży szlif dla mnie. Mhm. Dosyć szybko też zrobiłam karierę, bo w zasadzie no, byłam wicedyrektorem regionu już w dosyć znanym w zasadzie europejskim banku. Ale w pewnym momencie już powiedziałam sobie też stop, już też tak jakby zapragnęłam wrócić do na wieś, krótko mówiąc, bo ja jestem dziewczyną ze wsi i po prostu już wielkie miasto, ten klimat już mnie nie pociągał. Ja po prostu ciągle tęskniłam za tym małym miasteczkiem, za tą wsią, z której pochodzę. A bo ty kochasz tam być. Tak, no. Ja kocham tam być. Widzieliście przecież na filmie, Aśka kocha tam być, Aśka kocha ten region. Tak, kocham to miejsce, kocham wszystkie elementy, które są związane z tym małym miasteczkiem. I co więcej, mój mąż, poznaniak z blokowiska, również w to wpadł. I się odnalazł. I się odnalazł. Doskonale. Tak. I my po prostu tam czujemy szczęście. Także naprawdę uważam, że dzisiaj też są takie czasy, że na wsi można naprawdę i wspaniale pracować, i czuć się zrealizowanym zawodowo, ale jednocześnie chwytać balans życiowy. Bo... A to ostatnio była na Instagramie u Aśki, już się z tego śmiałam. To nie jest przyprawa, to nie jest sól i pieprz, ale zobaczcie, jak fantastycznie jest opakowana mieszanka takich kwiatów, taka łączka kwietna, że można sobie tak siać. To jest boskie. I zobaczcie, co ta moja wariatka kochana wymyśliła. Kapelusze dla ogrodniczek, fartuszki, koszulki, rękawiczki do prac w ogrodzie. No słuchajcie, taki zestaw i ja normalnie wjeżdżam na grządki. Kolejna petarda. Asia wypuściła serię nasionek vintage i one są opakowane w torebki, które nie zawierają w ogóle włókien drewnianych. Ulegają kompletnej biodegradacji. Do tego jest vintage, naturalny, jutowy sznurek. A tu zobaczcie, bomby kwiatowe. To nie są kulki do kąpieli, aczkolwiek jak ktoś się uprze, to bardzo proszę, może mu w wannie wyrośnie łąka. Ale te bomby rzuca się po prostu na trawnik i wyrasta taka kompozycja kwiatów. No to jest po prostu wszystko śliczne. No właśnie powiedz mi coś więcej na temat tego balansu życiowego, bo przed chwilą nie wiem nawet, czy to skontrolowałaś, ale powiedziałaś, że w firmie trzeba być codziennie, tak. Firmę cały czas trzeba mieć na oku, to jest dziecko i tak dalej. A przecież tak, masz dwoje dzieci, masz w tej chwili 3 konie, masz 2 psy, masz 2 koty, masz męża, masz przyjaciółki, które też mają jakieś swoje prawa i oczekiwania, na przykład, że Asia będzie parę tygodni na Mazurach w ciągu lata, a nie wpadnie na 2 dni, tak jak mi numer zrobiła ostatnio jesienią. Miała wrócić i tyle ją widzieli, nie wróciła. No tak było. No ale niestety dopadłam ją później. Powiedz mi jak to działa? Jak to działa i czy masz gdziekolwiek wyrzuty sumienia, czy już po prostu jednak tak jak ja, że pewna dojrzałość i po prostu umiejętność pewnego odpuszczania? Powiem tak, miałam bardzo ciężki okres 2 lata temu, bo pracowałam w zasadzie od powrotu do firmy, pracowałam intensywnie, bardzo intensywnie, myślę tak 8-9 lat. W zasadzie moja praca polegała na tym, żeby właśnie stać się tym liderem. To był taki cel, to był, może tak nie do końca mój tata mi to jakoś tam dał za zadanie, ale ja wiedziałam, że tego się ode mnie po prostu oczekuje też. Mhm. Udało nam się to, my naprawdę możemy być z siebie zadowoleni, bo mówię my, dlatego że to jest praca moja i mojego zespołu, bo fantastyczni ludzie dla mnie pracują i jestem z tego bardzo dumna. Mhm. Natomiast przyszedł taki moment, wiesz, że ja tak jakby czułam, że zaczynam tracić kontrolę nad swoim życiem, w tym sensie, że czułam fizycznie, że kłucia na przykład tu w klatce, czułam, że po prostu tak jakby fizycznie staje się niewydolna, bo to się na to przekłada. Następnie też jest problem na przykład z wydajnością taką umysłową w pracy, oczywiście, że nie jesteś w stanie do końca też efektywnie pracować, nawet czasami rozumieć, kto coś do ciebie mówi. Nie miałam czasu dla siebie na przykład na jakieś ćwiczenia, wszyscy chodzili na siłownię, a ja wiesz, praca, wyjazdy, to jest cały czas, wiesz, to wszystko było skoncentrowane wokół pracy. Franek Wojtek, Franek ma teraz 16 lat, Wojtek jest w wieku Stewki. Tak, ma 10 lat. Ma 10 lat.
No i oni, wiesz, no, no to wszystko jakoś się tak toczyło, ale jednocześnie miałam poczucie, że to mi umykało, mm-hmm. wiesz. Mm-hmm. No Franek jest na przykład bardzo samodzielny, on zawsze był bardzo samodzielnym chłopakiem, ale z drugiej strony mam wyrzuty sumienia, że jednak nie poświęciłam mu tego czasu tak, jak powinnam. Natomiast z młodszym synem już jest trochę inna historia, no bo on jednak cały czas gdzieś tam wokół nas jest i też mam męża, który w zasadzie u nas trochę role się odwróciły, bo mm-hmm. mój mąż czasem się śmieje, że jest lepszą żoną ode mnie. Mm-hmm. To jest osoba, która bardziej i nawet sam czerpie przyjemność z tego, że w domu pomaga, że gotuje. No to jest gotuje, cudowne, słuchajcie. Że... Jak ludzie sobie potrafią poukładać tak życie, żeby byli zadowoleni, to po prostu no to jest najfajniejsze. No, ale to u nas, wiesz, to u nas trybi. Naturalnie, wiesz, tak, i trybi, dokładnie. Tak, i to taki układ się wytworzył, gdzie rzeczywiście mój mąż ma taką pracę, że jest bardziej elastyczny. Mhm. On sobie może po prostu dzień, tak jakby pod Wojtka wręcz ułożyć. I faktycznie temu Wojtkowi efektywnie tego czasu poświęcamy więcej. Więc ja w pewnym momencie no gdzieś tam powiedziałam sobie stop. Szczerze powiedziawszy, to była moja 40, mm-hmm. bo stwierdziłam... Widzicie, ta 40 to są tak, tak ważne urodziny. Tak, i tak fajne urodziny. I ja wtedy tak jakby stwierdziłam mm-hmm. koniec, nie? Koniec z tym pędem, koniec z tym wszystkim. W tej chwili jest tak, że ja mam po prostu systematyczny dzień pracy. Powtarzalny dzień pracy. Mam mm-hmm. wszystko ładnie poplanowane. Spotykam się o określonych godzinach z określonymi osobami. Nie wnikam już za bardzo w to, co jak dyrektorzy zarządzają. Chciałabym tutaj pozdrowić mojego dyrektora, jeśli mogę, z banku, który mnie rekrutował, pana Marcina Pogorzelskiego, bo lata temu, jak mnie rekrutował, w zasadzie awansował mnie, to mi kiedyś powiedział coś takiego, awansował mnie na stanowisko dyrektora wtedy w banku i mówi: pamiętaj, Asia, mądry dyrektor pracuje tak, że przychodzi, deleguje, kontroluje i na tym ma polegać twoja praca w przyszłości. I ja mhm. sobie to bardzo wtedy zakodowałam. Po tej 40, mhm. kiedy my już mamy te dzieci praktycznie wiem. Odchowane, powiedzmy ukształtowane mhm. kierunkowo, to my musimy z powrotem wrócić do tego, że jesteśmy my. Że my musimy od na nowo mhm. siebie odnaleźć, bo niestety później się to kończy. Nie wiem, depresją, kończy się mm-hmm. złymi historiami typu, że nie wiem, masz problemy ze zdrowiem, z krzyżem, bo to wszystko siedzi w nas oczywiście, fizycznie tak, potem. To wszystko wyłazi. I ja myślę, że te moje wnioski teraz no, są słuszne. Ja jestem przekonana co do tego, w jaki sposób żyję, co robię i tego życzę naprawdę nam wszystkim, bo wtedy jesteśmy efektywne po prostu. I jeszcze szczęśliwe. Bardziej, tak. Efektywne i szczęśliwe. I tego nam, kochani, życzę. Całujemy Was mocno. Pa! Pa! No słuchajcie, firma zwiedzona, a teraz co? Koniki. Spacer. Lecimy.